gotowi do startu. Start. Dziś, 21 sierpnia, rozpoczął się Puchar Europy w triatlonie. W rozgrywkach wzięło udział 200 zawodników z całego świata. Przed nimi nie lada wyzwanie. Dzisiaj mamy Puchar Europy, zarówno juniorzy, zarówno elita, także 4 starty, ponieważ startują osobno kobiety i mężczyźni. Dystans sprinterski w triatlonie, czyli 750 metrów pływania, 20 km roweru i na koniec 5 km biegu. To wydarzenie w Olsztynie organizowane jest po raz trzeci. Niestety, tym razem podczas pandemii, co nie było łatwym wyzwaniem dla organizatorów. Przede wszystkim całe zawody stały pod wielkim znakiem zapytania, gdyż miały odbyć się w maju. Nie było to jednak możliwe z wiadomych przyczyn. Tym samym został wyznaczony termin sierpniowy. Ponadto zawody oficjalnie nie mogą odbywać się przy udziale publiczności. Nie możemy przygotować oficjalnych stref do kibicowania. Musieliśmy zrezygnować z ustawienia trybun Telebimu. To trochę na pewno utrudni obserwację zawodów, no ale wiadomo, względy bezpieczne są bardzo ważne nie tylko dla nas, ale i przede wszystkim dla zawodników. I musimy zrobić wszystko, żeby takie warunki bezpieczne zapewnić. Pierwszy do startu stanęły juniorki. Najlepsza okazała się zawodniczka z Danii. Polska reprezentacja także świetnie sobie poradziła. Najlepszą była Zuzanna Sudak, która zajęła miejsce 4. Jestem bardzo zadowolona ze startu. Jestem zmęczona też bardzo. Był to dla mnie bardzo wymagający start, na pewno jeden z trudniejszych, ale jestem bardzo zadowolona z wyniku. Zadowolona jestem bardzo, to był chyba taki bardzo udany wyścig dla mnie. Myślę, że najlepszy w tym sezonie. Podczas zawodów emocje były nieuniknione. Radość, duma, złość czy płacz to nieodłączny element rywalizacji sportowej. Mimo świetnego przygotowania uczestnicy mają również gorsze dni. Czuję się źle. Nigdy w życiu nie miałam tak złego wyścigu jak tutaj. No, jestem zawiedziona, bo chciałam walczyć o ten medal. Wiadomo, u siebie dużo fajniej byłoby. I to nie był medal, który nie był w zasięgu, ale jednak zły dzień. Pierwszy raz w życiu szłam na trasie biegowej i no, jestem z sobą troszeczkę zawiedziona. Tak już w sporcie bywa, że nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Przypomnijmy, że zawodnicy mieli przed sobą bardzo wymagającą trasę. Który etap zmagań sprawił im największe trudności? Pływanie, jazda rowerem, a może bieg? Myślę, że bieganie, ponieważ bardzo mocny rower, w której się znalazłam, doprowadził do tego, że na bieganiu już było ciężko. Zdecydowanie kolarski, dziewczyny mocno rwały, próbowały się urwać, rozerwały grupę. Potem trzeba było pracować, żeby nas kolejna grupa nie dojechała, więc zdecydowanie kolarski etap był najtrudniejszy. Chyba bieg, ponieważ w pewnym momencie musiałam po prostu stanąć, zrobiło mi się bardzo niedobrze, bolą mnie brzuch, no. Bardzo mi jest szkoda tego startu. To nie jedyne sportowe wydarzenie w najbliższych dniach, bowiem już jutro kolejne sportowe zmagania nad jeziorem Ukiel w Olsztynie. W sobotę Elemental T-Series, czyli wyścigi w triatlonie bardziej dla amatorów, także też bardzo wysokie emocje. A jutro w sobotę też nie tylko Polacy, także prawdziwie międzynarodowa impreza w Olsztynie. Nie bez przyczyny wydarzenie takiej rangi kolejny raz odbywa się właśnie w stolicy Warmii i Mazur. Mamy świetne warunki, co wszyscy podkreślają. Znakomitą infrastrukturę, wszystko położone jest bardzo blisko, bardzo jest wygodnie poruszać się zawodnikom i kibicom, jest to dużo miejsca. Oceny do tej pory były świetne. Myślę, że to, że nam się właśnie udaje imprezę organizować, mimo tego, że wcześniej bardzo wiele z nich odwołano, też będzie działać na nasz plus i że po raz kolejny w następnym roku będziemy o tą imprezę występować. No ale najważniejsze, żeby teraz udało się wszystko tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Dziś zawodnicy walczą jeszcze prawie do godziny 20, a już jutro, w sobotę 22 sierpnia, pierwsze starty rozpoczniemy od godziny 7.30.